Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Geometrycznej Góry. Słuchajcie, mam problem, ale to już od ostatnich trzech odcinków jest właściwie standardowa wejściówka, czyli następnym razem będzie przywitanie. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Kerry Miri znów ma problem. Zrobiłem ten dach. W pierwszej chwili, no poza tym, że zrobiłem ten dach, no nie? Pamiętacie, jak zaczynałem. I Jezu, wygląda to okropnie. To strasznie masywne wyszło z jakiegoś powodu. Nie do końca tak, jak to planowałem. I przesunięcie tego domu od osi wejścia do bunkra też jakoś tak dziwnie wygląda. A najgorsze jest to, że jak chciałem dorzucić drugie piętro, to wyszło to jeszcze gorzej. Więc po prostu chyba na razie będziemy musieli na tym pozostać, na tym, co mamy. Czyli takim jednym, czyli takim planie na pojedynczy dach. Tej pseudopagody, bo to pagoda to nie będzie, to będzie zwykły parterowy domek z balkonem. Plus, no, jako że tutaj w dalszym ciągu będzie wszystko zasypane ziemią zgodnie z planem, bo akurat się tak ten dach tutaj wkomponował, wziąłem, zrobiłem takie krokwie, żeby mi wyznaczały mniej więcej, jak to będzie wyglądało i chyba na nich właśnie będę również opierał w związku z tym ewentualny sufit tutaj w środku, który prawdopodobnie powstanie z halslamów, ewentualnie z czegoś, ale tylko po to, aby odgrodzić warstwę dirtu od wnętrza domu. A ten lewitujący workbench znalazł się pewnie dlatego, że może ktoś już zauważył, że obniżyłem całe to piętro o jedną kratkę. Pamiętacie, jak mieliśmy okno wysokie na 4? No to już mamy okno wysokie tylko na 3. Pomyślałem sobie, kurczę, przecież w sumie nie musi być takie wysokie, nie ma sensu. Inna sprawa, że kolidowało mi to akurat z tym, co tu zrobiłem, że dorzuciłem takie małe rondko naokoło, taki gzyms z drewna, żeby lepiej to wyglądało w momencie, kiedy znajdziemy się z powrotem na górze. Tak, znajdziemy się z powrotem na górze. O, i tu jest taki gzymsik. W tym miejscu trochę nie wyszło, bo kurczę, bo jest ta ściana jakoś tak, coś tu nie wyszło. Ale my to zostawimy. Można zawsze powiedzieć, że to jest wnęka. Albo coś. No jeszcze oczywiście czeka na zrobienie balkonu, więc a w związku z tym, że tutaj będzie i tak zasypane, przynajmniej w tej części, to tutaj będziemy mieli normalną ścianę, a nie okna, gdzie tutaj i tutaj będą, tu będą drzwi prawdopodobnie na zewnątrz. Takie pseudo drzwi. No a tutaj będziemy mieli tylko ściana, tu będą to. Ktoś mi napisał, tylko nie jestem pewien, o co chodziło dokładnie, o które drzwi. Podejrzewam, że miał na myśli w komentarzu ten moment, tutaj w tej pagodzie, że coś tam nie trzeba tej belki tutaj umieszczać nad wejściem. No, nie do końca wiem, o co chodzi, bo w sumie nic nie trzeba umieszczać nigdzie nad wejściem, zwłaszcza w Minecrafcie, bo przecież się nie zawali, tutaj przecież bloki lewitują same z siebie. Ta belka ma głównie tylko spełniać walory estetyczne, bo według mnie wygląda lepiej niż taka tutaj, o. No jak to, porównajcie sobie zresztą, jak to wygląda. Nawet jakbym chciał, a nie mam białej pełny. Nawet jakbym chciał tutaj przejechać białą wełną, żeby to udawało jakąś framugę albo coś, to nie będzie tak dobrze wyglądać. Troszkę mi brak w tym przypadku mikrobloków forżowych, bo na przykład moglibyśmy ten pełen blok sześcianu zamienić na taki słupek. Pamiętacie, jak w mikroblokach były takie trochę mniejsze, można było kolumienki z nich robić inne fajne rzeczy. To by się czasem przydało do takich detali, ale na razie to zostawimy, bo to też przecież no, to ledwo widać z ziemi. Inna sprawa, że będziemy musieli też poznęcać się delikatnie nad tym miejscem, żeby to wyglądało. Być może zrobimy dokładnie takie same okno w tym miejscu, tak jak tu, podniesiemy tutaj tą ziemię i zrobimy jakieś takie udawane drzwi, że niby się tam daje wchodzić, a tak naprawdę to będzie po prostu tylko placeholder, tylko taka zatyczka, żeby nie było wielkiej dziury w ziemi. No, powiem wam, że wyobrażałem sobie to troszkę inaczej w momencie, kiedy to było projektowane, ale trudno, idziemy z duchem czasu, idziemy z postępem. Będziemy się teraz bujali. A skoro o bujaniu mowa, myślałem troszkę nad zrobieniem tutaj tej takiej kładki, bo powiedziałem, że będzie wyjście i tutaj będzie w większości otwarta przestrzeń. I w związku z tym, no, jako że tutaj będzie wyjście na dach, to tutaj przydałby się balkonik. I teraz tak naprawdę, widzicie, jak mnie wkurzają te takie podwójnie postawione bloki. I tutaj teraz tak naprawdę zastanawiam się nad zrobieniem tej kładki, bo problem z tą kładką
Właściwie mam dwa problemy z tą układką. Jeden to jest, jakiego drewna miałbym użyć w tym celu. Powiedzmy sobie, że to spruszowe drewno wygląda trochę dziwnie. Nie, mógłbym spróbować zrobić jakąś taką half-slabową szachownicę, coś w podobnym stylu, jak mam na tej ścianie. Nie jest to wcale jakiś taki specjalnie głupi pomysł, ale podejrzewam, że wyglądałoby to niestety nie najlepiej. Drugi problem jest taki, że nie wiem, czy zrobić to w taki sposób, aby było topnięcie na jedną kratkę, czy zrobić to, aby tego topnięcia nie było. Każdy z tych rozwiązań ma wbrew pozorom swoje wady i zalety, bo jeśli chodzi o na przykład wersję taką, że wyrównujemy do górnej krawędzi bloku, no to jak chodzimy po górnym tarasie, to nam sobie ryba. Natomiast fajnie to wygląda od spodu. W drugą stronę jest równo od spodu i wygląda to słabo, a jak chodzimy po górnym tarasie, a jak chodzimy po górnym tarasie, no to tu mamy taki fajny próg, że możemy wyjść. Jednak powiem wam szczerze, że to jest jeden z tych dylematów pod tytułem zjeść ciastko i mieć ciastko. I wydaje mi się, że mimo wszystko chyba jednak zdecyduję się na ten wariant. I patrząc również na drewno, którego tu by się przydał ten gzyps. Karibiri Parkour Fail. Właśnie również w związku z tym, jakie drewno chciałbym użyć, to chyba prawdopodobnie zostanę przy zwykłym bierczu. A ewentualnie zrobię jasną podłogę, tak jak zrobiłem tutaj na dole. Zresztą w każdej chwili przecież możemy sobie efekty sprawdzić. I uwaga, będzie zaraz kolejny crafting table do naszej kolekcji. No nie, żebyśmy cztery kratki nad nami nie mieli jednego, prawda? Nawet sobie schodki zrobiłem, żeby było wygodniej do niego doskoczyć. Co za... Gdzie tu sens i logika, prawda? Chyba postawiłem nie ten klocek, co trzeba. Dobra, mamy workbencha, mamy dasz go spruce wooda w dużej ilości. Zrobimy sobie trochę płytek, żeby sobie porównać. Ale to już żeśmy ustalili, że robimy wyrównanie do góry. I plom. Plom. Tak, kontra. Tak. No. Wiecie co, zostaniemy przy tym ciemniejszym wariancie. Bo jeżeli chciałbym zrobić jeszcze ciemniejsze drewno, paradoksalnie, to musiałbym użyć przynajmniej sprusa, które jest niemalże czarne pod tym względem. I zobaczcie, to teoretycznie fajnie się komponuje z tą dechą. Czytaj, z tą belką poziomu, ale tylko teoretycznie, bo jednak wolałbym, żeby było to jakoś ładniej. A i też nie do końca chciałbym robić taką szachownicę w tym przypadku, bo to nie będzie dobrze wyglądać. Zobaczcie, jaki efekt można by było osiągnąć czymś takim. Niby fajnie się komponuje z tym, a jakbyśmy się uparli z dwojga złego, weźmy wypróbujmy ten wariant, bo to jest jeszcze w sobie też, widzę to oczyma wyobraźni, ale jak to wygląda w momencie, kiedy się będę na to patrzał, to jest zupełnie inna sprawa. Znowu. Jaki efekt mamy w tym miejscu? Fajnie się komponuje z tą ścianą, bo w sumie przecież drewno się kolorami zgadza, ale nie. Nie. Zostawimy przy wersji jasnej i tylko i wyłącznie pozostanie jeszcze kwestia, jak szeroko miałoby się to znaleźć. Czy na dwie kratki, plus barierka wisząca tak fajnie ozdobnie na zewnątrz, czy... No, dwie kratki i barierka nie tak głupio. Aczkolwiek jakbyśmy dorzucili trzy i barierka stojąca na podstawie, to też nie jest jakoś tragicznie. To ewentualnie jest tylko kwestia tylko i wyłącznie gustów jakiś. Pytanie się tylko pojawi takie trochę bardziej poboczne, czy w momencie, kiedy ustawimy
całość naokoło naszego dolnego piętra nie ograniczy nam to specjalnie przestrzeni nad głową. I temu miałoby teoretycznie służyć zastosowanie podwójnej szerokości kładki z barierką wiszącą w powietrzu. Wtedy cały efekt i szerokości, i funkcjonalności byłby również zachowany dokładnie w takim samym stopniu, ale złudzenie byłoby zupełnie inne. Zaraz wam to spróbuję zademonstrować. Jeżeli baba. A, jeszcze też. O kurczę. Muszę dostawić kolejny bloczek. Oczywiście nie mam przecież jeszcze wejścia, które miało się znaleźć w tej płaszczyźnie związanej ze ścianą, czyli bezpośrednio nad kuchnią. Ok. Oto są dwa rozwiązania. Pierwsze to jest taki płotek. A drugie to jest taki sam płotek, tylko z wybitą podłogą pod spodem. Widzicie, o co chodzi? Teoretycznie dużo nie stracimy, bo one się będą bardzo dobrze komponowały ze wszystkimi po kolei tutaj elementami konstrukcyjnymi. I wiecie co, wywalmy tą kolumnę z piachu, bo mi to strasznie zaburza przestrzenny pogląd na całe to dolne piętro. Jak to wygląda? To wygląda zdecydowanie mniej masywnie. To wygląda zdecydowanie mniej masywnie i dlatego jednak się zdecyduje na takie rozwiązanie. I też przecież tam nie będzie aż tyle chodzone. Nie jestem w 100% pewien tej barierki, czy nie będę jej podmieniał na jakąś inną, ale na pewno podłoga tej promenady będzie zrobiona z pojedynczych half slabów. A jakbyśmy zmienili tytuł tej serii na problematyczną górę? To mogłoby być ciekawe, bo do czego się to wszystko sprowadza? Zacząłem robić tutaj to wyjście, no nie? I zasadniczo nie do końca wiem, w którym miejscu powinno się ono zakończyć, bo chciałem mieć schodki na górę. Niestety pojawił się mały problem, właściwie nawet ciężko powiedzieć, czy to jest problem. Chodzi o to, że w momencie, kiedy będą one schodziły na dół do pomieszczenia, do przestrzeni mieszkalnej albo coś, wtedy zobaczcie, brakuje nam tak jakby jednej kratki, bo gdzieś na tej ścianie w dalszym ciągu będziemy mieli tą taką śmieszną, wydawało mi się, że nie tę drewno umieściłem, będziemy mieli tą oto, o kurczę, nie mam schodków, ale to nic, za chwilę dorobimy kilka sztuk, tylko po to, żeby było widać, o co mi tak naprawdę chodzi. Czytaj, co autor miał na myśli. I jeszcze tej deski brakuje. Ok, to jest. Ciach. Gdzie są schodki? Dobra. Wejście jest typowe. Nie? Czyli taka. Ups. O, fajny efekt, ale nie. Designersko idę razem, będziemy się tego trzymać. No i wejście mamy podwójne, nie? I wychodziłoby na to, że musimy zacząć te schodki umieszczać od tego miejsca. Co wygląda, znaczy wygląda właśnie, wygląda, kurde, Karimiri, moment, mikrofon mi zasłania. O, teraz trochę lepiej. Więc załóżmy, że chcemy mieć takie wejście. To jest tylko taka moja nadinterpretacja, bo ten schodek będzie zdecydowanie zawinięty do środka, on nie będzie tak wystawał. Ale mamy coś takiego. Powiem wam szczerze, że ja wcale nie jestem przekonany, czy to dobrze wygląda. Wygląda tak sobie. Na upartego... Nie, to nie wygląda dobrze. Więc musimy zrobić inny manewr w związku z tym. I tak patrząc na to, ile tutaj mamy miejsca. Teoretycznie tu miała być kuchnia, prawda? Więc tutaj miał być jakiś blat, tutaj wystające ze ściany kamiennej jakieś szafki, nie szafki. To się jeszcze okaże, jak bardzo będziemy się musieli z tym przesunąć, ale na razie musimy zdecydowanie popracować nad wejściem, bo jeszcze tu musi być framuga, czyli nie możemy tego zrobić wcześniej niż 3... Niż trzy, no to jeszcze będą drzwi przy okazji, żeby się nic nie wlazło i tak dalej, to powiedzmy sobie szczerze. Więc mamy 3-4 kratki od wszystkiego. Nie? Taki przedsionek, można by to tak
Kurde, muszę, wiecie co, naprawdę, dajcie mi, cholera, no dajcie mi znać jakiś ten, podpowiedzcie mi coś w sprawie tego prawego klikania, bo kurczę, zaraz mnie szlak trafi. Tak się nie da budować w Minecrafcie po prostu, no, to jest upierdliwe, jest to męczące i w ogóle tak, to mam w złym miejscu, tak poza tym. Więc, dobrze. Skoro to już ustaliliśmy, wiemy, że całość ma mieć tamte dwie kratki szerokości. No bo tak, no bo więcej to wbrew pozorom nie ma robić sensu. I ups, inna kwestia jest, jak dodatkowo to ozdabiać. Jakimi drzwiami? Mamy małe problemy, jeśli chodzi o zdobnictwo, które rozwiążemy przy okazji jakimś innym razem. Będzie git. Dobra, wracamy do schodków. I ja bym zrobił takie wejście, że na początek wchodzimy z poziomu podłogi i jest wszystko ładnie i jest wszystko cacy. Następnie schody zaczynają uciekać do góry i mają taki dwubieg, jak w tym przypadku, że będzie najpierw wejście, kilka kratek, potem do góry, potem w bok i trafiamy bezpośrednio na naszą płaszczyznę, która nas interesuje. I dzięki temu, że właśnie uda nam się te schody w taki sposób złamać, będziemy w stanie trafić prosto w nasz chodnik, który będzie tutaj się znajdował i który to chodnik... Ciężko powiedzieć jak go zrobić. Chyba dostawimy tutaj jednak kilka sztuk tego sprusowego drewna, żeby jakoś go, przynajmniej żeby wyglądało od spodu, że go w tą skałę żeśmy wstawili albo coś. Ale tu, w tym przypadku dla odmiany, to wygląda źle, więc chyba zostaniemy po prostu przy zwykłych deskach. Cóż, będziemy musieli to jakoś przeboleć. Okay. Więc mamy takie wejście. To jest nasz chodnik. Tu będziemy mieli wejście z dołu, gdzie zrobiłbym taki manewr. Zrobiłbym manewr związany ze spruskowymi deskami i po jej drugiej stronie już używał normalnych dech z po prostu Oakwooda. I mamy jeden, drugi, właśnie trzeci. Przydałoby się to jakoś inteligentnie zrobić, żeby trafiło to... Aha, już mamy kucie. Niestety, tu nam się rozjeżdża. Więc jakby to stuningować, żeby było dobrze. Chyba nie uda nam się zrobić symetrycznej ilości schodów, chyba że obetniemy to. O tak, teraz się uda dopiero. Musimy po prostu w taki sposób wyliczyć ilość stopni, żeby to wyglądało dobrze. Więc będziemy mieli jeden stopień, drugi stopień. Tutaj będzie znajdowało się półpięterko. Tak, raz, dwa, trzy. Kurde, nie. Bo tu będziemy mieli raz, dwa, trzy, a tu mamy raz, dwa. No niestety, chyba będzie nieparzyste. Czyli wtedy pojawia się nam tylko i wyłącznie pytanie, czy wolimy mieć bardziej nieparzyste z dołu, czy bardziej nieparzyste z góry, wbrew pozorom. Tak to przynajmniej wygląda z mojej perspektywy. Chyba że idziemy na całość i spróbujemy zrobić schodki przy pomocy half slabów. Ale niestety schodki przy pomocy half slabów mają to do siebie, że one wymagają bardzo dużego, właściwie dwukrotnie dłuższego rozbiegu. Bo zamiast schodzić dwa schodki na poziom, to one schodzą po pół schodka na poziom. Nie mówię, że to jest jakiś problem, po prostu chodzi o to, że może być to właśnie coś takiego, że i tak nie uda nam się ładnie trafić z tymi schodkami w poziom, o który nam chodzi, ale wiecie co wam powiem? Wygląda to nieźle. Dajcie mi pełne bloki teraz. 2, 3, 4. Jeśli wywalimy te schodki z tego miejsca, może uda się nam jednak coś tu ugrać pod tym kątem. Zakitujmy tą dziurę, bo ona nam nie będzie już potrzebna do niczego. Gdzie są... Half slaby. Raz, dwa.
Raz, dwa. Wiecie co, Godena. I tak mamy tutaj różnicę poziomów. Czyli widzę, nie uda mi się uciec ani w jedną stronę, ani w drugą stronę od ilości stopni, które musimy tutaj uzyskać. Czyli będziemy mieli mniej na dolnym biegu niż na górnym biegu, niezależnie od tego, jaką konfigurację do tego przyjmiemy. Musielibyśmy mieć po prostu szersze pomieszczenie, szerzej te schody dalej te schody odsunięte od bocznej ściany, żeby po prostu ten dobieg w tym miejscu jakoś nadrobić. To tak zostanie. Wstawimy, połatamy później tą dziurę jakoś lepiej kamieniami albo coś mamy. No i teraz tylko musimy wykombinować, w jaki sposób stworzyć ściany, aczkolwiek w przypadku takiej klatki schodowej, jeśli chodzi o ułożenie, o ukształtowanie jej przy pomocy półpłytek, tutaj chyba będzie trochę łatwiej. Inna sprawa, że chyba nie za bardzo jest po co shit. Portal. Musimy zrobić portal. Bo inaczej nie będzie to się ładnie komponowało wewnątrz ściany. Lum? Gdzieś tu, co? 1, 2, 3, 4. To też nam troszkę problemów wyeliminuje, bo będzie wyglądało nie dość jak wejście do kopalni. O, widzicie, w ten oto sposób. To jeszcze będziemy mieli tutaj bardzo płynne przejście pomiędzy miejscem, gdzie właściwie tego dirta to stąd będziemy musieli wyautować, bo tutaj na dali będzie jakieś podbicie z sufitu albo coś takiego. No i będziemy mieli nie dość, że coś, co bardzo fajnie wygląda jak wejście niby do kopalni, nawet z dołu, to jeszcze nawet teoretycznie bylibyśmy w stanie pozbyć się tych dwóch tutaj akcentów, które wyglądają jak spruce wood. Moglibyśmy to podmienić na zwykłe drewno, ale mimo wszystko tego nie zrobimy. Nawet nie jestem pewien, czy za chwilę nie wywalę tego drewna i nie zastąpię go na kamień, ale powiem wam, że to wygląda... To jakoś ujdzie. Tylko jeszcze też tutaj będziemy musieli z tą framugą coś powalczyć. Bo to nie wygląda dobrze. W żaden sposób po łączeniu z tym. Czyli zaraz się okaże, że nie, robienie wejścia na górę dalej niż postawiliśmy w tym miejscu nie ma najmniejszego sensu. No bo co? Będę chciał wyjść z tego dolnego pokoju, wejść na górę, to będę musiał lecieć i gdzieś tutaj dopiero sobie wyjdę. Nie, to nie ma najmniejszego sensu. Gdybym był w stanie, zrobiłbym to wejście nawet tam, może nawet tutaj. Ale to się nie uda z wcześniej wspomnianych względów, że po prostu jesteśmy za blisko i się nie da. Więc tak po prostu będziemy musieli zostawić. Ewentualnie coś się jeszcze wymyśli innego. To tej ściany na razie nie robię, zwłaszcza, że muszę spacyfikować te resztki tarasu, które tutaj zostały w dalszym ciągu, bo to nie wygląda dobrze. I też muszę pamiętać, że w tej chwili nie mam dachu i nie mam ścian, więc coś tam może spaść na łeb i wysadzić całą imprezę i tak w powietrze. Ale na dzisiaj to już będzie wszystko w tym odcinku problematycznej góry i do zobaczenia następnym razem, kiedy już chyba będziemy mieli przynajmniej rozpoczęty z jednej strony dach. I teraz, kurczę, zgadnijcie, co się stało. Właśnie chciałem się wylogować z gry po zakończonym nagraniu, aby udać się w celu wyedytowania odcinka. I zgadnijcie, co właśnie w momencie, kiedy wciskałem Escape'a, spadło mi cholera z dachu. Tak. No, więc zasadniczo bardzo się zastanawiam teraz, co zrobić, ponieważ kątem oka zdążyłem zauważyć, że to cholerstwo już zaczyna migać i co najmniej mignęło raz. Podejrzewam, że nie pozostanie mi nic innego, tylko po prostu przyjąć ten wybuch prosto na ryja i po prostu załatać wszystkie zniszczenia, które nastąpią, bo jedyne co jestem w stanie zrobić z tym panem na obecną chwilę, jest szybko przełączyć się na miecz, odbić go od siebie, tak żeby poleciał na przykład w stronę okna, ale i tak zdąży wybuchnąć, o ile nie w pół drogi, to gdzieś tam pod tamtą ścianą, rozwalając mi pół chałupy. Więc niestety to jest kolejny dowód na to, że będę musiał udać się z powrotem na górę,
gdzieś pod osłoną nocy i zobaczyć, gdzie tam cholera mam jakieś nieoświetlone miejsce, gdzie się te creepery tak lubią spawnować. Więc zasadniczo życzę się mi szczęścia. To będzie bardzo szybka akcja. Ej, może da się go uda zabić nawet. Ja! A, chyba wiem, gdzie się zespawnował. On się zespawnował na jednej z tych belek. Prawdopodobnie, nie, to jest za blisko. Albo zlazł z góry, no tak czy inaczej. To musimy po prostu iść w tej chwili na wycieczkę, korzystając z okazji, że jest noc. Z otwartym nawet może F3, ale na początek spróbujemy po prostu znaleźć organoleta. A, on się chyba zespawował na jednej z tych belek. Zdecydowanie, bo ich zapomniałem je oświetlić, jak je robiłem, bo było jasno i nie pomyślałem, że potrzebuję, ale spadanie mi creeperów na łeb jest owszem na porządku dziennym i tak czy inaczej muszę poszukać miejsc niedoświetlonych, zwłaszcza tutaj na tym niższym dolnym stoku, no bo inaczej, kiedy zrobię dach, to mi będzie ryba. Kiedy zrobię dach, to mi będzie ryba. Kto widział, gdzie... O, tam jest ten zombie. Dobrze, czyli musimy się udać gdzieś w tamtą okolicę jeszcze. Mamy tutaj małe postscriptum, z odcinka się zrobiło. Udamy się tam i znajdziemy sobie puste, niedoświetlone miejsce. Kici, jak się była na zombiaka? Tu jest zombiak. Ale to on... przylazł do nas na dół. Więc... Więc ciężko powiedzieć tak naprawdę skąd. Tu wygląda na... O, tu mogło być niedoświetlone nawet. Albo tu pod drzewem. Mi się wydaje, że jednak musimy poszukać miejsca troszkę wyżej. Ale tutaj z tego co widzę jest bardzo dużo pochodni. Nawet. Ciemnych miejsc nie widzę takich, żeby się rzucały w oczy. Może tu... Tak, tu mogło być. Tu mogło być to miejsce spawnowania się. I chyba nawet było. Teoretycznie jest ono na tyle blisko, albo nawet tu. Dzisiaj jak tu trzeba uważać. Jest ono teoretycznie, a tu na pewno się wtedy zespawnował ten creeper, który mi spadł na łeb, jak robiłem pagodę. Na tyle blisko to miejsce, że one faktycznie mogły się do nas pofatygować, bo byliśmy w zasięgu ich wykrywania albo coś takiego. I kiedy już będziemy mieli zrobiony dach, to i tak będzie nam wszystko jedno, bo one nie będą się nam tutaj pałętały. Tu nawet jak się coś zespawnuje, to nie skoczy na łeb. Nie ma takiej możliwości. To jest nawet za wysoko, nawet dla creeperów i zombiaków. To musimy się tylko przejmować tymi niedoświetlonymi miejscami, które są w zasięgu ich ewentualnego spawnu. Prawda? Bo raczej nie sądzę, żeby nam coś wyłaziło z Bob Grindera. On jest szczelny. Dobra, no to już wszystko na dzisiaj. Mogło się to skończyć o wiele groźniej. Sytuacja nie była kolorowa, już miałem facepalma na twarzy i stwierdzenie do ja i tak dalej, ale jakoś udało nam się to dzięki mojej szybkiej reakcji i doskonałym umiejętnościom szermierza obronić, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku Geometrycznej Góry. Cześć.